Dzień dobry, bieżąca analiza techniczna. Poniedziałek, rozpoczynamy nowy tydzień właśnie z tym elementem związanym z analizą wykresów, a waluty jako pierwsze. Indeks dolarowy. No, dolar amerykański nie przestaje zyskiwać na wartości, oddala się od poziomu 103, więc kierunek w stronę 105,50 cały czas jest realizowany. Notowania są mniej więcej w połowie drogi pomiędzy żółtym a niebieskim, a niebieską strefą. No i chyba musimy cierpliwie poczekać, aż cena wróci do jednej z tych dwóch obszarów i wtedy będzie można trochę więcej powiedzieć na temat tego instrumentu. Na razie w takim krótkim terminie to, co mogę zrobić, no to pociągnąć linię po ostatnich lokalnych dołkach, które lepiej będzie widać na wykresie 4-godzinnym i to jest kierunek, który został wybrany przez dolara amerykańskiego. Euro USD. Masa linii, która mi się tutaj pojawiła, to jest efekt między innymi przeceny wspólnej waluty europejskiej, która najpierw sięgnęła poziomu 1,0850 i według mnie to miało racjonalne założenie, żeby cena tu wyhamowała. I tak się działo rzeczywiście. To była tydzień temu, między innymi, kiedy popyt się tu pojawił za sprawą dołków, które historycznie sięgają końca czerwca. Potem nastąpiło przełamanie w kolejnych dniach ubiegłego tygodnia. No i ostatnimi odnośnikami, które mogę wziąć pod uwagę w ramach kanału wzrostowego, czy też trendu wzrostowego wyższego rzędu, to jest porównanie bieżącej przeceny z dwoma dużymi falami, które pojawiły się, spadkowymi, które pojawiły się w tym roku. Tak? Pierwsza z nich to jest ta większa, czy 5,1 figury i ona wskazuje jako potencjalne geometryczne wsparcie 1,0760. No i druga linia opisana jako FS100, czyli kierunkowe mierzenie Fibonacciego, to jest 460 pipsów liczone odłożone od szczytu 1,1270 i ona wskazuje 1,0816. To są dwie przestrzenie, które na pewno warto byłoby uwzględnić. Jedna z nich została przetestowana, czyli ta dolna, czyli tak jakby ostatnia linia obrony dla popytu. Niestety nie przynosi to jakichś większych zdobyczy terytorialnych. Jak widać, układ szczytów i dołków jest cały czas spadkowy, a nawet można byłoby tą dynamikę troszeczkę przyspieszyć, rysując linię poprowadzoną po ostatnich szczytach. Czyli nie ma woli ze strony inwestorów europejskich, żeby zmienić ten aktualny trend, więc zobaczymy, czy te geometryczne mierzenia w ogóle tutaj będą miały swoje długoterminowe uzasadnienie, bo krótkoterminowe jak najbardziej tak, bo proszę zobaczyć, że dolny cień z piątkowej świecy wskazuje, że kupujący się tutaj pojawili. Teraz tylko pytanie, czy w tym tygodniu to będzie kontynuowane. Tutaj oczywiście dużo może się zadziać za sprawą fundamentalnych czynników, no bo końcówka zeszłego tygodnia to przecież było spotkanie w Jackson Hole i tam padły stosowne sformułowania. Myślę, że inwestorzy przez weekend je przetwarzają, analizują, wyciągają wnioski. To może mieć konsekwencje w dłuższej jednostce czasu. A patrząc z perspektywy dłuższej jednostki czasu i na przykład wskaźników, no to zatrzymanie na niskich wartościach wskaźnika RSI, a linia 30 punktów została dotknięta, czyli mamy wyprzedanie euro, no mogłoby zmobilizować właśnie kupujących do tego, żeby zmienić tę aktualną tendencję. Ale powtórzę, na razie tego nie widać na wykresie. Funt brytyjski. 1,2650 przełamane, przetestowane też z drugiej strony, to jest piątek ubiegłego tygodnia, więc myślę, że powinniśmy zacząć sięgać do niższych wartości, bo linia trendu oczywiście została przełamana już wcześniej, a w tej chwili mamy nowy dołek, a tym samym też rozpoczynamy podróż na południe. Z poziomów, które gdzieś w dalszej przyszłości bym brał pod uwagę, to 1,2270, 1,22, one na pewno tutaj mogą być szczególnie użyteczne, jeżeli chodzi o szukanie struktur dołkowych. Przecena na wykresie dziennym powoli jest informacja, że funt jest w miarę tani, ale jeżeli dynamika wyprzedaży będzie coraz większa, no to nie ma problemu, żeby ten instrument oczywiście sięgnął poniżej 300 punktów, ale jeżeli wyjdzie ze strefy wyprzedania i wejdzie do strefy neutralnej, no to będzie jasny sygnał, że tworzy nam się jakaś większa korekta na tym instrumencie. Początek tygodnia zwykle sprzyja temu, żeby spojrzeć na pary z PLN-em. Robimy to przynajmniej dwa razy w tygodniu, taką sesję
PLN-ową. Jako pierwszy CHF PLN, który porusza się we wzrostowym kanale, bardzo ładnie to opisuje zachowanie ceny i ten kanał. No, chciałem powiedzieć, że jest zbieżny z liniami Bollingera, ale też nie do końca, bo dolna linia tego trendowego narzędzia wskazuje na 4,60 jako wsparcie i rzeczywiście takowe miejsce tutaj się pojawiło na wykresie, to jest ta dolna żółta strefa. No ale ja w pierwszej kolejności zwróciłbym uwagę na 4,67 jako przestrzeń, która jest chyba istotniejsza, bo to jest przestrzeń, gdzie aktualne minima się znajdują, więc żeby móc spojrzeć na 4,60, to najpierw notowania musiałyby przełamać tą strefę o 7 groszy wyżej. Ogólnie tendencja wzrostowa ma szansę trwać, dopóki właśnie ta górna żółta strefa nie zostanie, notowanie zjadą poniżej tej górnej żółtej strefy. 4,77, no tak, to jest wariant, który też tutaj bym rozważał, skoro cena nie chce spadać, a systematycznie rośnie w ramach tego kanału wzrostowego, to wcześniej czy później 4,77 może być testowane. EuroPLN. Tutaj względnie stabilnie. Poszczególne te swingi wzrostowe, te ostatnie to jest zakres 9 groszy, ale tak naprawdę należałoby wskazać dwie ceny, 4,48 i 4,42 jako ograniczenie dla ruchu bocznego. Oczywiście naruszane tutaj zostały te poziomy, ale przeważnie trwało to więcej niż 1-2 dni, a bardzo często w ramach tej samej sesji, szczególnie w przypadku oporu, było wyjście, po czym następowało tąpnięcie na południe. No i trzeba zastanowić się chwilę, czy takie pojęcie jak akumulacja, czyli po długoterminowych spadkach, gdzieś tutaj nie będzie miała zastosowania, czy nie pojawiają się chętni na to, żeby zmienić tą tendencję. No ale tak długo jak cena jest poniżej 4,48, 4,50, no to ja złego słowa o naszej walucie w relacji oczywiście do euro powiedzieć nie mogę. USD-PLN, no tutaj troszeczkę słabiej, bo notowania wychodzą powyżej, czy wyszły powyżej 4,05, 4,11 powoli staje się wsparciem, o czym przypominają między innymi piątkowe minima, ale też i wcześniejsze z 24, więc sięgamy i traktujemy tą przestrzeń jako potencjalnie trampolinę do przełamania według mnie kluczowej wartości, bo ostatnim szczytem, ostatnim miejscem, gdzie rozpoczęty został fala spadkowa, to jest ten szczyt z 6 lipca, to jest poziom w okolicach 4,15. Jeżeli cena wyjdzie powyżej 4,15, no to ta zielona linia, która już jest przełamana, no nabierze tak naprawdę historycznego tylko i wyłącznie znaczenie, trzeba będzie rozpocząć spoglądanie gdzieś tam do góry. Tutaj RSI jest wysoko, więc jeżeli na przykład cena doszłaby do 4,25 w miarę szybkim tempie, no to myślę, że mogłaby być to informacja, że tworzyłaby się nam ruch korekcyjny między innymi powrót do 4,11. No ale musimy poczekać, bo jak na razie notowanie, jak sami Państwo widzicie, od 3-4 dni zamknęły się między 4,11 a 4,15, czyli tą niebieską strefą, niebieską linią, którą ja tutaj zostawiłem na wykresie. Funt brytyjski do PLN-a, tak naprawdę najbliżej mu chyba do euro PLN-a pod względem kształtu. 5,13 oczywiście jako bardzo ważne wsparcie, 5,24 jako opór i powoli wydziela się 5,18. Najpierw to było oczywiście jako lokalny opór, po przełamaniu w tej chwili traktowany jest jako wsparcie, więc jest to potencjalna trampolina do tego, żeby z tego miejsca posiadacze długich pozycji spróbowali wyjść powyżej 5,24 i na te wyższe poziomy. Jeżeli by się udało, no to oczywiście zmiana trendu miałaby tu miejsce. Linia trendu spadkowego też jest już przełamana i może być testowana z drugiej strony, wtedy będziemy nazywali ją wewnętrzną linią trendu. No ale tak spoglądając jeszcze szeroko, no to taki kształt konsolidacyjny, pomijając to 5,18, tutaj jeszcze wchodzi w rachubę, więc 5,24 i 5,13 to są te dwie najważniejsze ceny dla tego instrumentu na najbliższe sesje. Surowce. Tradycyjnie rozpoczynamy od ropy, która po powrocie poniżej poziomu 82 dolary za baryłkę, mówimy o ropie amerykańskiej WTI, dotarła do 77. To jest lokalne wsparcie. No zobaczymy, na ile się uda tutaj podskoczyć posiadaczom długich pozycji. Ja dzisiaj już rysowałem, czy też tłumaczyłem kierunkowe mierzenia, czyli jeżeli mamy mieć zjawisko równości korekt, to takowe też jest na ropie WTI, czy już moment, bo tutaj bardzo ważne są konkretne pomiary
konkretne wartości, które stosujemy, więc te górne cienie, czyli ceny maksymalne właściwie, nie górne cienie, ale ceny maksymalne z ostatnich cen 4 godziny idealnie potwierdzają, że 80-39 to jest geometryczna równość, a tym samym też, no, żeby to jasno wytłumaczyć, wystarczy po prostu położyć linię po ostatnich dołkach na wykresie H4 i to jest aktualna tendencja i ona się ma prawo utrzymać tak długo, jak te nowe high się nie pojawi z dnia piątku i z dnia dzisiejszego. W przypadku ropy Brent sytuacja podobna. Ja rysowałem tutaj formację głowy z ramionami, z linią szyi skierowaną do dołu. No, ta linia szyi naruszona, ale chyba nie przełamana, więc czekamy, czy notowania zejdą poniżej 82,90-83 dolary. Jeżeli tak, no to będzie można sięgnąć do niższych wartości i ten scenariusz związany na przykład z pomarańczową strefą 78 gdzieś tutaj wziąłbym pod uwagę. Złoto, już tylko przesunę się na początek wykresu, 1900. No, ja bym z miłą chęcią zostawił ten instrument, bo troszeczkę brakuje tutaj dynamiki ruchu ceny, szczególnie po stronie podażowej, a ten kierunek mam wyznaczony w ramach ostatnich szczytów. Ten kierunek też został wskazany jako konsekwencja w przeszłości odbicia od 2070, ale wtedy ta dynamika według mnie była dużo większa i 1900 na pewno nie pełniło takiej roli jak tej chwili, że cena jest raz powyżej, raz poniżej. To 1955-1960 było tutaj elementem, który miał większe znaczenie. Z rzeczy, które jeszcze bym chciał rzucić okiem, to jest między innymi kontrakty na CO2, temat, który był modny przez dłuższą chwilę, a w tej chwili cena jego nadal jest bardzo wysoka, bo jest powyżej 85, przypomnę, że maksymalne wartości tam bliżej 101 euro. Pomimo, że tendencja wydaje się spadkowa, to tak naprawdę nie do końca, bo o ile niebieska linia poprowadzona w szczytach, tak, wskazuje ten kierunek, ale z kolei czerwone linie ukośne są skierowane do góry, tworzą bardzo duży kształt związany z takim no, klinem, no, to nie jest trójkąt, ale bardziej właśnie klin, gdzie mamy względne uspokojenie notowań patrząc z perspektywy roku 2021 i 2022. Ta amplituda ruchów czy też wysokość poszczególnych fal na pewno jest dużo mniejsza, ale 85 euro na chwilę obecną jest najbliższym wsparciem, o którym warto tutaj dwa słowa powiedzieć. Świat indeksów. Tradycyjnie najbliższy nas sąsiad, czyli Niemcy, DAX 30. Ja spoglądam na niego z perspektywy ceny 15700. Już raz notowania były poniżej, raz, właściwie dwa razy poniżej, ale raz w ostatnim czasie. W tej chwili znowu cena zeszła poniżej tego poziomu. No, pytanie, w jaki sposób traktować to podejście z ostatnich, właściwie dzisiejszej sesji, że cena jest powyżej czy też poniżej. Ja trochę mogę sobie ułatwić zadanie, a właściwie chciałbym powiedzieć, że utrudnić, bo stosowanie tych ukośnych linii, jedna jest skierowana do góry, do dołu, oczywiście to jest informacja o trójkącie rozszerzającym. No, trójkąt rozszerzający ma to do siebie, że każdy kolejny dzień sprawia, że ten zakres tego ruchu jest coraz większy. Więc ja jestem zwolennikiem kresek poziomych, no ale też i one mi nie ułatwiają życia, bo 15700, tak jak już wspomniałem, jest tutaj dość nagminnie wykorzystywane przez obie siły rynkowe, a według mnie jest to potencjalnie opór, który na wykresie dziennym powinien pełnić taką rolę, a na razie tutaj niedźwiedzi za bardzo nie widać. Więc chwila cierpliwości, zobaczymy, jak zakończy się dzisiejsza sesja. Stany Zjednoczone. Sięgamy do wykresu Nasdaqa, indeks technologiczny, który odbił się jak od sufitu od 15200 i jedną dużą świecą wykonał strasznie dużą pracę, dyskontując półtora, nawet dwa dni wzrostowe. Nie przyniosło to jakichś szczególnych rozstrzygnięć, bo nie mamy nowego dołka. 14580 jest zjawiskiem równości korekt, więc można byłoby to traktować jako przysłowiową ostatnią linię obrony dla trendu wzrostowego, ale jeżeli spojrzymy na historyczne zachowanie ceny na 15200 i spadkowe strzałki, które tu się pojawiły, no to by uzasadniało, czemu akurat w tym miejscu, a nie w innym
ta podaż się uaktywniła, więc upraszczając troszeczkę to moje obserwacje, tak długo jak cena jest poniżej zielonego oporu, no to z nowym szczytem chyba trzeba się będzie chwilę wstrzymać. Zobaczymy, czy najbliższe dni przyniosą nam tutaj większą aktywność byków, które właśnie mogłyby kontynuować ten trend wzrostowy. W przypadku Dow Jonesa sekwencja spadkowa dotarła do 34 150. Lokalnie jest to wsparcie, które było trampoliną dla białych świec. Ja tutaj zawęziłem wykres, ale chodziło mi o to, żeby pokazać Państwu uzasadnienie dla tej pomarańczowego obszaru. Więc to, co się wydarzyło pod koniec zeszłego tygodnia, na początku tego, oczywiście uwzględniając, że dzisiaj poniedziałek, to musimy poczekać na sesję amerykańską, ale jest to pretekst ku temu, żeby spojrzeć po raz kolejny w stronę 35 200, tam po drodze 34 700, jako potencjalna przeszkoda, jeżeli potraktujemy tą sekwencję spadkową, tu zaznaczoną na niebiesko, jako korektę, no to byki, kreując kolejny impuls wzrostowy, najpierw właśnie muszą przełamać 34 700, 35 200 i potem ten impuls nabierze już pełnego wymiaru w postaci powstania nowego szczytu. Problem pojawi się, jeżeli cena spadnie poniżej pomarańczowej strefy pomarańczowego wsparcia. Wtedy no, trzeba się mieć zastanowić, no, gdzie są te byki, czy przypadkiem podaż tu nie zaczyna zbyt aktywnie tworzyć swoje warianty rozwoju sytuacji. W przypadku S&P 500 zatrzymanie, może pokażę tam w wykresie tygodniowym, zatrzymanie w okolicach 4550, tam z dość dużym naruszeniem, bo tam przez dobre 2-3 tygodnie cena była powyżej, dawało nadzieję na to, żeby spojrzeć wyżej. Cena wróciła z powrotem poniżej. No i mamy 4400. Spoglądam na przeszłość i nie za bardzo mi ta cena pasuje. Ja jestem raczej zwolennikiem, że 4200-4250 to jest ciekawsze miejsce na to, żeby tutaj byki się pojawiły. Ja zrobię tu trochę porządku, bo niektóre przestrzenie są, czy też wartości są tu już tu totalnie zbędne. One są mocno historyczne, a zasłaniają nam te punkty odniesienia, które w tej chwili powinniśmy brać szczególnie pod uwagę, między innymi te 4200. Poza tym, że jest to geometryczne uzasadnienie, ale przyciągnę tutaj strefę koloru żółtego, żeby Państwu pokazać, że na przestrzeni roku 2021 i kawałka 2022, no to te dołki na tygodniówce właśnie się tutaj pojawiły. Więc te czarne świece, no pytanie, czy nie pojawią się w kolejnych tygodniach, ale żeby to mogło mieć miejsce, no to 4400 musi być przełamane. Na razie się na to przyzwolenia nie ma, przynajmniej taka informacja płynie z piątkowej sesji, bo czwartkowa była mocną przeceną, piątek z kolei przyniósł nam wyhamowanie. No i jeżeli dzisiejsza będzie wzrostowa, no to wzrok skieruję w stronę 4480 jako najbliższego ograniczenia, potem 4550 i to są te dwie ceny, które właśnie przeszkadzają przed utworzeniem pełnego impulsu wzrostowego. Na koniec jeszcze polski parkiet, który broni dzielnie 2000 punktów i według mnie to jest kluczowe wsparcie. Jeżeli byki się tu nie pojawią, to myślę, że powstanie realny problem dla scenariuszów wzrostowych. Pomimo, że linia trendu przyspieszona gdzieś tam jest przełamana, no ale ostatni swing wzrostowy właśnie na 2000 punktów się rozpoczął. Jego wielkość to jest prawie 200 punktów, bo tam 2180 na kontraktach terminowych zostało dotknięte. No i cena wróciła do początku właśnie tego swingu wzrostowego. Więc jeżeli ma nie powstać nowy dołek, czyli ma zostać utrzymana definicja trendu wzrostowego, czyli seria wyższych szczytów i wyższych dołków, a tutaj akurat 2000 jest tą przestrzenią, gdzie dołek jest równy poprzedniemu dołkowi, więc utrzymana jest jeszcze ta definicja, no to to jest kluczowe miejsce, gdzie byki muszą się pojawić. Jeżeli tego nie zrobią, cena spadnie poniżej, no to będziemy sięgali właśnie po scenariusze, odważniej po scenariusze spadkowe, ale na to jeszcze myślę, że przyjdzie stosowny czas. Z mojej strony to tyle. Ja serdecznie dziękuję. Tradycyjnie koniec informacja prawna, a ja zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania.